Dobry wieczór, pani Iwon. Dobry wieczór. Miło mi dzisiaj bardzo panią widzieć. Jesteśmy po odcinku dość takim tematycznym, bo halloweenowym. Dzisiaj pani w innej odsłonie, czyli Morticia. Jak odczucia po odcinku, które teraz się wydarzyło? Rzeczywiście tak, czuję się dosyć przebrana, chociaż jest to bardzo blisko mojej osobowości, więc tak daleko nie odbiegłam od tego i czuję się dobrze. Myślę, że w ogóle był dzisiaj, to był ćwierćfinał i to był naprawdę bardzo ciekawy odcinek, ponieważ w pierwszej części mieliśmy takie tak zwane szkoły taneczne, troszkę czasami takie straszące nas, w drugiej mieliśmy zaproszonych gości, więc myślę, że się działo i było ciekawie. I Natalia, która na koniec zaśpiewała, no wszystko na 10 punktów. Można powiedzieć, że wróciła do swojego miejsca. Tak, no bo tańczyła wcześniej i wróciła tutaj do nas, także super. Pani Iwonko, z okazji, że się z panią dzisiaj widzę, chciałabym złożyć pani najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin. Dużo zdrowia, szczęścia, żeby pani zawsze była piękna taka, jaka jest. I tej pogody ducha i to taką wdzięczność i energię, którą pani wnosi do programu już od 19 lat. Czy dzisiejszy dzień, bo pani miała wczoraj urodziny, jest dla pani wyjątkowym? Wiesz co, ja też oczywiście, że zawsze jak mam urodziny, zapraszam, robię jakąś imprezę, czasami jest to obiad, czasami nie zależy. Dzisiaj jest wyjątkowy, bo jest taniec z gwiazdami, czyli bardziej nie podkreślam tak bardzo swoich urodzin, jak to, że jest święto, bo jest program, a ja rzeczywiście ten program kocham. Ten program tak naprawdę to 1/3 mojego życia, czyli dużo, więc jestem w nim tutaj, czuję się znakomicie i to jest rzeczywiście świąteczny dzień. Pani Iwonko, zatrzymując się jeszcze przy urodzinach, przy świętowaniu oraz przy wieku kobiet, już takim dojrzalszym wieku, kiedy kobieta sobie uświadamia, że powinna zadbać właśnie o samą siebie? Wiesz co, myślę, że zawsze, tylko że jak mamy mniej lat, jak jesteśmy młode, w ogóle myślami nie jesteśmy w wieku dojrzałym, czy też nawet już takim dużo późniejszym. Więc kiedy jesteśmy młode, wydaje nam się, że wszystko jest wieczne. Czasami myślę, że się źle odżywiamy, za mało śpimy, ale tak pomyślałam sobie, że z drugiej strony, no to może dobrze, że tak jest, bo kiedy jak nie właśnie, jak się jest młodym. Przychodzi taki moment, ale myślę, że tutaj nie można go określić wiekiem, czy to jest 40 lat, może i 30 czasami, może 50, może 60, gdzie ja na przykład wiem, że się zastanawiam nad tym, co jem, jak żyję, co robię, ale też dlaczego, bo coraz bardziej usmysławiam sobie, że nie będę wiecznie młoda, że czas mija i nie chodzi o to, żeby go zatrzymywać. Jeszcze się taki nie znalazł, co by zatrzymał czas, tylko żeby być w dobrej formie, nawet w późniejszym wieku. Obserwuję swoją mamę, ma 91 lat, skończone i rzeczywiście jest w świetnej formie. Oczywiście denerwujemy się, bo ma sporo lat i to wszystko się może zawsze wydarzyć, ale jest w świetnej formie i fizycznej, i psychicznej i ja też tak chcę. I stąd mi się wydaje, że każda kobieta ma ten czas różny, jedna wcześniej, druga później, ale rzeczywiście warto o tym pomyśleć, ale nie o samym wyglądzie moim zdaniem, tylko w ogóle o naszym zdrowiu. Wiesz, jak kiedyś słowa jesteś tym, co jesz, mówiąc szczerze, były dla mnie to puste słowa. Takie, wiesz, rzucone, słyszałam, że je już dawno, a teraz widzę, że tak, że to się trochę zgadza i jak lepiej się odżywiam, to lepiej po prostu wyglądam. I to jest dla mnie szokujące, a przecież jest prawdziwe. Dokładnie. Pani Iwonko, ja mam wrażenie, że jak jest każda edycja Tańca z Gwiazdami, to oprócz par, głównym tematem do rozmów jest właśnie pani osoba, ponieważ też ludzie wyszukują w internecie pani filmy, jak pani tańczyła z lat młodości, kiedy pani brała udział w turniejach i zawsze jest właśnie na światło dzienne komentowane to, że pani dobrze ocenia, że może pani się nie zna, pani się zna, zawsze jest wiele komentarzy różnych. Właśnie o pani i zawsze jest gdzieś też podkreślany właśnie ten pani wygląd, że raz pani wygląda tak, raz pani wygląda tak. Z czego też to może wynikać? Wiesz co, mi się wydaje, że z prawdy, z takiej prawdy, że raz wyglądam lepiej, raz gorzej, raz jestem trochę większa, raz trochę mniejsza, ale wiesz co, ja uważam, to też jest naturalne, bo mam wrażenie, że z takim problemem boryka się co najmniej 50% kobiet, może nawet i więcej, drogie panie, tak mówiąc szczerze. Mam koleżanki, które wiesz, już to chudną, już to tyją, ja nawet żartuję sobie sama, rzeczywiście
mamy trzyrozmiarową szafę u siebie, a to jest za dużo, to niedobrze. Oczywiście, że teraz chciałabym gdzieś zatrzymać się w końcu na jednym jakimś rozmiarze, tym takim właśnie moim najlepszym, ale i stąd mi się wydaje, są komentarze i się nie dziwmy, no bo słuchajcie, tak jest, osoby, które są rozpoznawalne, zaglądamy im, o przytyła, o schudła, o jest stara, o jest młoda, o robiła operację, a nie robiła. Ja akurat tak bardzo nie przykładam wagi do tych komentarzy, bo moje życie jest we mnie, ze mną, a nie w komentarzach, ale wiem, że takie są. Osia, pani sama śledzi na przykład swoje stare zdjęcia albo filmiki na przykład i mówi pani, a to zmieniłam, tak się zmieniłam, chciałabym wrócić, nie wrócić? Wiesz co, no oglądam, czasami się śmieję po prostu, drodzy Państwo, bo mam wrażenie, że my młodniejemy z wiekiem, ale jest coś na rzeczy, ale to też chyba jest po prostu zmiana mody czasami. Jak ja pamiętam, miałam takie makijaże, gdzie miałam niebieskie oczy, zielone. Teraz to już troszeczkę inaczej się malujemy, czeszemy, więc ja na przykład jestem w tej chwili zadowolona z tego, na jakim etapie jestem życia, co czuję, jak wygląda, ale czasami spoglądam z takim, ale też sentymentem. Wiesz, ja nie jestem sroga wobec siebie. Uważam, że tak wyglądam, jak wyglądam. Też ostatnio właśnie wrzucałam swój taniec, bo rzeczywiście wiele osób nie widziało mnie tańczącej. Znalazłam takie nagrania troszkę z amatorskiej kamery, co prawda, ale trochę widać. I oczywiście, że taniec też się bardzo zmienił. Tym bardziej, że tam puściłam takie nagranie, które jest według przepisów. Tam nie mogło być figur akrobatycznych. No tam bardzo to było obostrzone. Natomiast uważam, że nie było źle, że jest ok, jest w porządku. Ja też miałam okazję zobaczyć to wideo, bo ono ujrzało światło dzienne. I powiem pani szczerze, że naprawdę też byłam sama w szoku, widząc to, mogłam zobaczyć pani ciężką pracę, którą pani wykonała. A na tą chwilę brakuje pani właśnie tego tańca, takiego turniejowego i występu? Nie, wiesz co, ten etap jest już za mną. Chociaż czasami mówię o tym, że nic nie dało mi zawodowo tak radości, tak dużej, jak mój osobisty taniec. Emocje związane z wyjściem, z tańczeniem, z brawami, z wygraną, z przegraną, z treningiem, z płaczem, z radością. To jest coś, co jest kwintesencją mojego życia. I chyba drugą rzeczą, którą znalazłam, to jest bycie jurorem w programie. Bo ten program daje mi bardzo zbliżone emocje, mimo że nie tańczę. No i sprawuje się pani w tej roli mistrzowsko. Dziękuję bardzo. Pani Iwonko, a kiedy tancerz, czy w ogóle kiedykolwiek tancerz w swojej karierze, pogodzi się z tym, że no jego czas już właśnie minął? Jest to bardzo trudne, dlatego że my byśmy chcieli tańczyć do końca życia, bo jak taniec jest swoją pasją, to trudno jest podjąć decyzję, kończę, byśmy chcieli jeszcze. I to jest bardzo trudne. Jedne osoby podejmują decyzję we właściwym momencie, inne na przykład czasami robią to za późno. Ja zakończyłam karierę w idealnym momencie, czyli w momencie największego swojego rozwoju. Uważam, że to była bardzo słuszna decyzja. Dlaczego mówię, że w idealnym? Bo jeżeli ktoś ci mówi, a właściwie wiele osób nam mówiło za wcześnie, jejku, czemu, ale dlaczego, tańczcie jeszcze, bo jesteście w świetnej formie, fantastycznej, to właśnie był dobry moment. Bo uważam, że też trochę trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść i nie dlatego, że coś jest nie tak, tylko właśnie no, taniec też jest specyficzną formą i proszę zauważyć, że jest mało zawodowych tancerzy w takim dojrzałym wieku. A dlaczego? Dlatego, że to jest dyscyplina fizyczna, a z fizycznością możemy być w świetnej formie i w ogóle super, ale żeby być w świetnej formie fizycznej, tanecznej, trzeba być dzień w dzień na treningu. A my już potem zmieniamy nasze życia, robimy coś innego i to się już nie uda. Czyli teraz pani się skupia na tańcu z gwiazdami oraz rodzinie. Tak jest, głównie. I na moim mężu. Dokładnie. Ja też chciałam panią zapytać, bo pani w jednym z wywiadów takich obszerniejszych podkreśliła to, że pani nigdy nie chciała mieć dzieci. A jak się pani dogaduje z paśrebami właśnie i dziećmi swojego męża? Rzeczywiście jakoś nie poczułam nigdy tego instynktu macierzyńskiego, ani nad tym nie ubolewam, ani też nie żartuję, no tak potoczyło się moje życie, robiłam całkiem coś innego i moim zdaniem miałam szczęśliwe życie razem z Wojtkiem, mam w tej chwili 3 synów, mam już 3 wnuków, więc uważam, że Pan Bóg był łaskawy i zesłał mi coś, co dostałam w prezencie, dogaduję się bardzo dobrze, myślę, że razem z mężem jesteśmy takimi rodzicami,
rodzicami, którzy nie przesadnie niańczą swoje dzieci, czyli dają im po prostu spokojnie żyć. Oni robią, co chcą, my tylko tak się przyglądamy, nadzorujemy, ale nie wtrącamy się w ich życia. Oczywiście, że spotykamy się, na ile to jest możliwe, na ile nam pozwala praca. Nie jest to trochę utrudnione, ponieważ ja bardzo często w weekendy pracuję, a nasze dzieci w weekendy mają wolne, więc szukamy nieraz takich dziurek, żeby się spotkać. Ale jak pani weszła w małżeństwo z panem Wojtkiem, to poczuła pani już to wtedy macierzyństwo takie? Wiesz co, nie, tego się nie czuję. Moim zdaniem to trzeba rzeczywiście takie prawdziwe macierzyństwo. To chyba trzeba urodzić dziecko tak naprawdę, tak myślę, nie wiem. Ale ja się czuję mamą, jak najbardziej. Czuję się odpowiedzialna za chłopaków, myślę o nich często. Taką cichą pieczę nad nimi mam. Patrzę, co robią, obserwuję, czasami doradzam jak trzeba, ale nie nazwałabym chyba to takim czystym macierzyństwem. Czy kiedykolwiek pan Wojtek miał na przykład do pani troszeczkę takie pretensje, że przez to, że właśnie pani jest osobą sławną i publiczną, gdzieś ta prywata jednak z waszego małżeństwa, z waszego życia rodzinnego, światło dzienne w mediach, no, wychodzi? Nie, absolutnie nigdy. Wydaje mi się, że jesteśmy na tyle dojrzałymi ludźmi, że zdajemy sobie sprawę, ja zdaję sobie sprawę z życia Wojtka i z tego, co on robi, a on wie, co ja robię. Także nie, ani nie ma on do mnie, a do niego. To wszystko się po prostu toczy i my przyjmujemy to, co płynie nam z życia, tak jak po prostu płynie i nie mamy pretensji o nic. Wiele osób też dokopało się ostatnio do artykułu sprzed lat, który właśnie dotyczył pani pasierba Jakuba, o ile dobrze mówię, który miał jakiś wyrok oraz areszt. Jak w ogóle ta sprawa się skończyła? To proszę rozmawiać na ten temat już może z mężem albo z właśnie rodzicielką Kuby, ale na pewno już nie ze mną. Dobrze. Pani Iwonko, że tak na koniec, jako świadoma kobieta, niech będę tutaj zdradzać wieku, niech sobie każdy wygoogluje. Czego można pani od serca życzyć? Ja chcę przede wszystkim, żeby życzono mi od serca zdrowia, bo jest ono dla mnie jednak najważniejsze, ponieważ wszystko, co pozostałe mam i jestem bardzo szczęśliwa, a wiadomo, że jak nie ma zdrowia, to wszystko wtedy leci w dół, więc ja chcę być po prostu zdrowa. Więc życzę pani dużo zdrowia, uśmiechu na twarzy, pogody ducha i kolejnych edycji Tańca z Gwiazdami. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.